słońce, dobra, ciepła matka, o wszystkich troszczy się. Tam księżyc, ziemi tata, nad ziemi czuwa snem. I płyną długie lata, słoneczne ciepłe dnie. I księżycowe noce, lecz cóż nie dzieje się? Kosmiczne gwiezdne błoto.
Zanurza się pod biegu. Już skacze prosto w błoto. Nie chcę ni chwili dłużej brudną być planetą. Thank you.
Mam śmieci na grzbiecie, więc szukam pomocy. Wędrując wszechświecie, zbłądziłam tej nocy. Dobrze, że przyszłaś do mnie. Jest bardzo miło mi. Choć usiądź tutaj przy mnie, chętnie pomogę ci. Długo wędrowałaś wciąż bez odpoczynku. Usiądź, moja droga, tutaj przy pomniku. Thank you.
mąż kwiatów zielonej trawy, drzewa leżą powyrywane, a jakiś podwór tnieje na kawałki. Nie ma też nigdzie zwierząt ani ptaków. Wszędzie szukaliśmy, nic nie znaleźliśmy. Tu potrzeba kogoś młodego i odważnego. Januję więc na mojego zastępcę, najdzielniejszego i najrozsądniejszego krasnala. Ciebie, Światku, wiem, że znajdziesz najlepszy sposób, aby uratować świat. Macie do spełnienia wielką misję. Zielony kolor to kolor nadziei i przyrody. Wy ją uratujecie, staniecie się ekoludkami. Czuję się, że zbliża się wróg. To zapach tych ludzi.
ludzi i krasnali, co nazywają je echolutkami. Musimy uciekać, ale jeszcze o nas usłyszą.
Budzi się ziemia, oczy otwiera. Zasnuje mocno, dłonie przeciera. Sen miałam piękny, wróżkę widziała. Na wróżkę z dziećmi i krasnoludkami mnie posprzątała. Od śmieci, co długo z morą mu były, oni sprzątając mnie uwolnili. Ziemio, ziemio, to nie sen, bo działały czary moje i pomogły dzieci wnet. Cieszmy się oboje. Dziękuję, dobra wróżko, bo choć to nie do wiary, na sobie śmieci nie mam, dzieci pomogły i twoje czary. Yeah.
małe, jak te z przedstawienia i będziemy dbali o to, żeby papierki zbierać na miarę swoich możliwości, prawda? Żeby tych baterii nie wyrzucać tak jak czarownice radziły, żeby segregować śmieci, żeby dbać o porządek. Przede wszystkim dziękuję sołtysom, bo to oni dbają o porządek na terenie właśnie naszych tutaj wiosek i oni dobrze wiedzą, ile to trzeba się napracować, ile to trzeba wkładu, pracy, ludzi, rąk do roboty, żeby tak było ładnie, jak tutaj na naszym terenie ładnie jest. I na pewno te panowie z zakładu karnego również wiedzą, ile trzeba nagonić wszystkich ludzi, żeby ten porządek utrzymać. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Przedstawienie było naprawdę bardzo przejmujące, wymowne. Myślę, że nawet maluszki zrozumiały, tak? Zrozumiały, że śmieci ci nie wolno, mieliście piękny widok, bo byliście w pierwszych rzędach, wy jesteście najważniejsi, bo wy tutaj jesteście nadzieją naszej szkoły.